Witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagramy w Car Mechanic Simulator 2021. No i na warsztacie mamy swoje przyszłe auto, no, które no, mam nadzieję uda nam się w końcu naprawić, no w ogóle zbudować w zasadzie, wręcz bym powiedział, bo sporo części brakuje. Trochę żeśmy już części też i ponaprawiali. Więc może zacznijmy montować to, co nam już się udało naprawić, a w międzyczasie będziemy dokupowywać części. No właśnie to jest to w tej grze, które troszeczkę jakby takiego minusa daje, bo po pierwsze tak, chciałbym na przykład kupić coś na złomowisku, ale chciałbym, żeby ta część była w 100% stanie, czyli jeżeli, no wiadomo, na złomowisku nie kupimy takiej części, ciężko byłoby znaleźć, chyba nawet w ogóle się nie dałoby znaleźć, ale gdybyśmy znaleźli na przykład do tego auta jakieś części, które mają na przykład 30%, no wiecie, no nawet najmniej, 20%, ale żeby dało się je naprawić. I teraz pytanie, no czy się udałoby naprawić, w sensie takim, że czy będzie w ogóle taka opcja naprawy i to jest właśnie ciekawostka, zagwozdka, więc poświęcę ten jeden odcinek na zobaczenie, czy da się faktycznie cokolwiek tutaj, wiecie, no, znaleźć, znaleźć na złomowisku na temat tego auta. No i zobaczymy, słuchajcie. Bo teraz tak, widzicie, on ma tutaj Luxor Baron, ma ten taką właśnie ten... Tylko właśnie pytanie, czy się tutaj, kurczę, jakie części do niego wchodzą, nie? Najlepiej to jakby mieć, kurczę, jakąś rozpiskę czy coś, bo się nagle okaże, że po prostu kupuje takie części, których nie dość, że się nie da ponaprawiać, to jeszcze nie do tego auta, no. I to jest właśnie jakby główny powód taki, który nie za bardzo chciałbym na ten, wiecie, no, jechać na to wysypisko, nie? No bo na przykład tak, tutaj 100%, nie? No to dobra, to możemy założyć, zobaczcie, już jest elegancko, nie? Spoko. No dobra. A czekajcie, bo my te amortyzatory żeśmy zdjęli, ale chyba tam się nic nie dało już z tym zrobić. Tak, brakuje, no właśnie, tu już nic więcej się nie da, nic się więcej nie da zrobić. Czyli po prostu już mamy takie elementy, które po prostu nie da się nic naprawić. No to mamy, widzicie, no tylko nam tyle, tutaj. Nie, tu, o. No to jest ich, to czekajcie, no to jest ile tych, są trzy strony. No to takie są, no wiecie, no. Dobra, to może najpierw włożymy te części, które się da. I zobaczymy, no, co dalej, Tutaj możemy wziąć, nie wiem, czy ja mam tą piastę, tak, mamy piastę, możemy włożyć elegancko. Czy tu? Też się da, elegancko, no to już mamy sporo tutaj, wiecie. O, proszę bardzo, setka, elegancko. Dobra. A cylinder? Też. No tak. Też. Elegancko. Zobaczcie, jakie piękne. Dobra. Chyba tu już nie. Tu już bębna nie. Czyli tak, bęben hamulcowy. Teraz pytanie, jaki tu wchodzi ten bęben, nie? Czy wiecie, no, czy to jest taki zwykły? Czekajcie, ja może... Musiałbym to... listę zakupów bym chciał sprawdzić. Nie ma, dobra. I właśnie to najwyżej bym musiał do listy jakby może, nie? Czekajcie. Stan auta, magazyn, część, lista zakupów, tablet. Dobra, czekajcie. To tak, no to... zamontuj. Dodaj do listy. No bo nie mam tego. I widzicie, to jest voice plice. A, widzicie. Dodamy do listy. Weźmiemy sobie tablecik. Wyjdziemy sobie tu, sklep główny. I teraz tak. Bęben. I teraz pytanie, czy są te bębny hamulcowe? Chyba tylko takie, nie? Z voice price. 30 kredytów. I ciekawe, czy dałoby się je naprawić. Jeżeli bym znalazł na stoisku. Dobra, to podjedziemy, zobaczymy. Pojedziemy sobie na takie części, wiecie, no na przykład tutaj ten amortyzator. Kurde, to też. Wszystkie części powinniśmy, ale no właśnie typu B. Co ja wezmę to, czekajcie, bo jakbym wziął to teraz,
Czekajcie, tutaj wziąłbym do listy, ale on się składa z paru części, ten amortyzator, nie? No nie ma tak, że go nie... A nie, no jest. Amortyzator, dobra. Tylny typu B. Dobra, dobra, to on jest na liście już, dobra. Jego nie mam. Teraz tak, resor piórowy mam jeden, dobra. To możemy go już zamontować. Podstawkę też mam, dobra. To co już mamy, to pozamontujemy, nie? Po prostu. Elegancko. I będę po prostu dopisywał tego, czego nie mam, nie? Do listy. No i postaram się to znaleźć i sprawdzimy, czy po prostu jest możliwość takiej, czy nie. A co to tutaj? To most tył. Czekajcie, co to jest to? To rura jest jakaś wyduchowana. Tłumik końcowy. A my tego w ogóle nie mamy. Dodaj do listy. Dodaj do listy, tak. Co tu jeszcze mamy? Tutaj widzicie, nie mogę więcej nic koła czy coś, to dopiero później się tym trzeba zająć. Także trochę takiej jazdy będzie. Zbiornik paliwa też nie mam. Też dodaj do listy. No właśnie. Teraz może przejdźmy do drugiej części samochodu. Tak, piasta. Nie ma. Dobra, no to dodamy do listy. Amortyzator też jeszcze jeden. To też piórowy ten. Dobra, to byłoby tyle. No i tłumik końcowy. Aha, bo są dwa tłumiki. No to właśnie. To jeszcze jeden tłumik. Dobra. No i zobaczymy, czy da radę, nie? Podjedziemy, zobaczymy, no. Czekajcie, teraz tak. Co tutaj jeszcze mamy? Czekajcie, może ja ktoś to oddalił. Dobra, o, tutaj. To możemy założyć, bo z tego wiem, co... Tak, to możemy założyć. Tuleje na pewno. Nie mamy żadnych tulei. To cztery tuleje na bank. No właśnie. To cztery tuleje dodamy. Cztery tuleje tu wchodzą. Stabilizator. Nie mamy. Dobra, no to też trzeba będzie znaleźć. Teraz przykładnię kierowniczą. Możemy zamontować elegancko. No tak, bo naprawiliśmy. Drążek kierowniczy. Nie mamy. No to dobra, to się na pewno jeden i drugi. Z tej strony. Dobra, najpierw z tej strony. Porobimy. Teraz tak. Dolne ramię wahacza. Da radę. Setka. Aha, tuleje, dwie tuleje. No to też, ale tylko to są te same. Czekajcie. Ta, tuleje gumowe, dwie jeszcze. No to jeszcze dwie tuleje gumowe. Co tu jeszcze? Teraz wahacz górny. Też tulei nie mamy. No też tu znowu. Dobra, dwie tuleje. Co tu jeszcze? Osłona przegubu. Możemy, super. Teraz piastę przednią. O, możemy, elegancko. No i ten samochód już jakoś tam wygląda, słuchajcie. Tarcza hamulcowa też możemy. Proszę bardzo. Klocki chyba już nie bardzo. No właśnie. Klocki. Tak, no to dwa nawet. Trzeba było, albo cztery. No właśnie, klocki hamulcowe. Serwo hamulcowe, w ogóle nie mamy tego. Serwo hamulcowe. Wahacz górny. Teraz tutaj jest tłumik środkowy. To w ogóle chyba nie mamy tych tłumików. Tak, nie mamy, dobra. Teraz tutaj rura wydechowa początkowa. To też nie mamy, jedną, drugą. Spoko. Teraz tak, filtr paliwa. Też to trzeba by popatrzeć. Akumulator to mamy. Teraz zobaczmy tutaj z tej strony. Zwrotnica. Możemy, dobra, zamontować. Teraz tutaj jeszcze. Też nie. No dobra, no to trzeba tu już zamówić, widzicie. Tak samo z tej strony. Teraz nie wiem, ile mamy tych. Mamy tylko dwa. No to na pewno jeszcze będzie jeden i dwa. Drugi. Dobra, to by było tyle. Zjedźmy na dół. To, co się tam uda nam po prostu znaleźć. No wiadomo, że no kurczę, no zbiorniki nie da się naprawić, no takim moim zdaniem. Więc po prostu, no... O, chłodnica. Chłodnicy to na pewno na bank nie mamy. No właśnie, chłodnica typu C. I takiej chłodnicy nie wiem, czy da się naprawić. Zbiornik płynu do spryskiwaczy też nie mamy, nie? Zbiornik też nie mamy tego. Teraz blok silnika. Tutaj możemy włożyć, słuchajcie. W sumie, kurczę, to nawet...
Wiecie co, nie tak zrobimy. Po czego? A co? Aha, już myślałem, że to z samochodu ta belka, zobaczcie. To co idzie taka, co myszką tak kursorem tutaj pokazuje. Myślałem, że to w samochodzie, mówię, co jest? Przecież to rdza jeszcze by była gdzieś? Czekajcie, weźmiemy sobie tutaj ten blok silnika. Zamontujemy. Stwórz nowy silnik, zainstaluj. Ta. What? A co brakuje? Zainstaluj silnik na stojaku. Stwórz nowy silnik. O kurde. O kurde. A to właśnie ciekawe, by trzeba byłoby to zobaczyć, jaki silnik tutaj jest. No ale my już kupiliśmy. Kurde, zaraz zobaczymy. Tutaj jest coś na temat silnika, nie? No właśnie, pasujące silniki. To jest V8 OHVSS. V8. 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 Kurczę, już nie pamiętam. V8. Tu nie można nic wpisać, nie? V8. V8. OHV SS, to ten. Zobaczymy. Ten. Stwórz silnik. Ile to kosztuje? W ogóle ciekawe. No, 360. Dobra, stwórz. To jest ten. OHV SS. Stwórz silnik. Dobra. Silnik. Pracuj na części. Co? Montowania. O, właśnie. Blok silnika mamy. Tak, to jest ten. No, czyli tu pasują. Widzicie? Pasują. Filtr paliwa to my żeśmy... Filtr oleju trzeba będzie też znaleźć. Tutaj jeszcze pompa wspomagania. Nie mamy chyba. Nie. Widzicie? Kurde, jakbym ten, to bym... Tak, a tutaj wał korbowy dał radę. Dobra. To dało, wałek rozrządu też lepszy już jest, no. Dobra. Tu nie, możemy tego. Koło zębate, musimy gdzieś znaleźć. Tutaj jeszcze koło zamachowe. Proszę bardzo. Tarcza sprzęgła, mamy. Docisk, nie możemy znaleźć, dobra. Musimy, znaczy musimy znaleźć. Dobra. Dobra, aha, i tłoki jeszcze. Kurczę. No właśnie. To. A nie możemy, musimy te znaleźć. Te. Pierścienie tłokowe. Pierścienie tłokowe. Ile tutaj jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pierścieni tłokowych. Co pierścienie tłokowe to już zamówię. Pierścienie tu. V8 chyba to było, ale czekajcie. Czekajcie, bo właśnie. Jakie to? OHV. Pierścienie tłukowe OHVB. OHV. No to to te. Ile? 8 chyba, nie? Raz, dwa, tak, 8. Dobra, kup. Dobra, no to mogę tutaj już powkładać, o, zobaczcie. Bo być może jest tak, że części znalezione na złomowisku to są części, które da się naprawić. Jeszcze nie wiem. Na razie się mieścimy w budżecie. Dobra, okej, okay. Tu widzę, że już nam przybywa części, których możemy nawet mieć chyba, tak, głowicę jedną, zobaczcie jaka piękna ta głowica, kurczę, sportowa. Dobra.
Dobra, kurde. No coś tu już wychodzi powoli. To jest tak, tutaj kolektor wydechowy, to my go nie mamy. To też musimy sobie dodać do listy. Dodać do listy. Dobra, teraz tak, jeden i drugi, tak? Bo tu jest OHVB. Tu też jest OHVB. Dobra, to jeszcze jeden. Co to jest to? Ramię. Tego nie mamy. To też trzeba zamówić. Teraz tutaj. Kolektor dolotowy. Tego też nie mamy. Trzeba będzie to zamówić. Znaczy zamówić albo nawet, no mówię, znaleźć może. Zobaczymy. Obróć, proszę to obrócić mi tego w lewo nawet. Obojętne. Dobra. No i teraz tutaj. Zobaczcie, to wszystkie. Pokrywy stopy. Raz, dwa. Czyli tak. To zamówić, to trzeba. Bo ja nie mam nic takich rzeczy. Właśnie. Podpora też nie. No właśnie. Dobra. No i to byłoby na tyle. Musimy to, słuchajcie, znaleźć. Znajdziemy. To lecimy w ogóle. Lecimy, słuchajcie. Mapa. Złomowisko. Zobaczymy, czy coś znajdziemy. No i dobra, jesteśmy. Teraz widzicie, no przydałoby się coś takiego, żeby mam, jak tutaj mam. Aha, no mam to pod tą. Mam tutaj tą listę całą. No teraz no co, no wezmę sobie tutaj. Zajrzę sobie tutaj. Czekajcie, o, dobra, no, no zaglądam, nie? No i teraz tak. Czy widzicie, ani nie mogę listy włączyć. Bo nawet nie wiem, jakich siedzeń potrzebuję. No patrzę się na te części i nic mi to nie mówi, nie? V6. No właśnie, to jest to, że ja nie wiem. Czekajcie, tu. Aha, to jest to, co. No właśnie, no nie wiadomo, no. Co tutaj mam zrobić? Tak, no. Tu chyba się tylko przychodzi i kupuje. W części jakieś takie ciekawe. Jakie się ma, no bo kurczę, nawet. No jest jakaś klasik felga. No coś mi to mówi ta voice price. Już jakąś tam część mieliśmy z tej voice price. O, czyżby rybak oddał samochód? No właśnie, czekajcie. Kurde no, Porsche'aka. Przydałby się taki, kurde no. Ile on? Ile chcecie za niego? 13 tysięcy. Ulepszenie 4. Ale dużo nie ten. A mogę coś w ogóle odkręcić z niego? Aha, tryb badania. A tryb badania. O, też eksport rośnie, ale to nie będziemy, dziękuję. Nie. Wróć do garażu. Notatki, magazyn części, no. No nic mi to nie mówi jednak, słuchajcie. No filtr oleju, ale R6, a teraz jaki mam? Widzicie, nawet tabulacji nie mam, teraz dopiero. I teraz szukać filtr oleju, nie? V8. No właśnie, zobaczymy, czekajcie. W to V8, no, OHV przede wszystkim. OHV trzeba znaleźć. Cokolwiek. V, o, to jest nie to. Do V8, OHV. Tylko teraz widzicie, to jest CGM. Gdzie to będzie pasować? Właśnie. V6. No to nic mi nie mówi, kurde no. Szybę? Kurde, z taką. Z V8, OHV, zobaczcie, skrzynia biegów. Kurde no, widzicie? Może. Ale Fierte, to nie wiem, to nie, ten, nie od tego samochodu może być. Fierte, OHV. OHVB. OHVB.
A, tu jest F w ogóle. No to nie. No to nie, ja tak nie znajdę. Choćbym nie wiem co, to bym tak nie szukał. To nie wiem po co w ogóle tylko te złomowisko. Jeżeli się nie da, wiecie, no. Na przykład naprawić danej części, nie? No wezmę jakąś część, no co? No szybę nie da się naprawić. Przekaźnik typu B. Ciekawe, czy przekaźnik typu B się da naprawić. O, pokrywa wałka, V8. Rozrządu. No ciekawe. A co to jest ten zielony? A, to nie wiadomo też, nawet nie wiem. No właśnie, ten przekaźnik. Nie wiem, czy to w ogóle jest warto tutaj w ogóle przychodzić. Ja to nawet nie wiem, no wiecie, no tutaj nie mam pojęcia, nie? Co tutaj, kurde, szukać. Dobra, wracamy, nie ma co. Później to i tak się okaże, że na przykład danej części się nie da zreperować. Dobra, wracamy. No i dobra, już jesteśmy. No to lecimy, słuchajcie, musimy pokupować te części tutaj, co mamy w na liście zakupów. I teraz tak, zobaczymy, czy da się stuningowy, tutaj coś, bęben hamulcowy, nie ma. Amortyzator tylny, też nie ma. Tłumik końcowy, jest. Okej, dwa tłumiki są potrzebne, no to weźmiemy dwa. Ta-da-da-da. No i to możemy już wywalić, nie? Ta zbiornik paliwa, nie da się stuningować piasta, też nie. Resur, tulejki gumowe, no to wiadomo, że nie. Stabilizator, ten drążek kierowniczki, też nie. Klocki hamulcowe, też nie. Serwo hamulcowe, nie. Tłumik środkowy. A czekajcie, a ja kupiłem jaki? Czekajcie, bo ja miałem już chyba tłumik środkowy, taki chyba inny było. Tak, jako kupiłem, to był chyba ten końcowy chyba, końcowy, kupiłem też, dobra, to ten też, te dwa trzeba kupić. Pyk, no i dobra, tłumik środkowy, bach, dobra, mamy, teraz to rura wydechowa, początkowa, mamy też, kurde, dwie, dawaj. Dobra, gdzie to jest, rura wydechowa początkowa. Dobra, mamy dwie. Dobra, teraz to dolne ramię wahacza nie da się kupić. Wahacz górny to też przewiduje, że nie. Chłodnica też nie. Zbiornik to wiadomo, że nie. Zbiornik też nie. Filtr oleju też nie. Pompa wspomagania da się kupić. 250 kredytu, dawaj. Kurde, ale będzie samochód, słuchajcie. Ale będzie. Pompa wspomagania mamy. Dobra, koło. Te, nie da się. Tarcza sprzęgła. Dawaj. Elegancko. Kolektor wydechowy. Te dwa chyba są, no to dwa są, dobra. Bierzemy dwa. Elegancko. Zobaczcie, jak to idzie pięknie. Ramię tutaj nie wiadomo, że nie. Dobra, kolektor dolotowy. Ile tylko? Jeden. Całe szczęście. No dobra, to jest to co u góry, no, się znajduje nad silnikiem, tam nad tym. Dobra, tu mamy. Kolektor już możemy ten. Pokrywa stopy. Dobra, podpora. I to już mam, znalazłem, słuchajcie, jak plan, nie? Jak to właśnie sprawdzić. Najpierw tutaj posprawdzamy te, które mamy w przytuningu. Jak nie ma tych części, to zamówimy właśnie w tym sklepie, w tym zwykłym, sklepie głównym. No i teraz musimy tutaj to wszystko, bęben hamulcowy, na razie chyba jeden. Dobra, amortyzator, dwa. Dobra, zbiornik paliwa, dawaj. Piasta tylna, jedna, dobra. Dobra, resor piórowy, chyba na razie, chyba jeden, tak, bo tam chyba drugi zamówi, za ten, tulej gumowych to chyba, weźmiemy tak z 20, tam nie wiem, 10, dobra, albo ile tam, 9, kurze, dobra, to 9, zamówimy 9, najwyżej się domówi, to i tak trzeba będzie stąd, dobra, stabilizator przedni, bierzemy,
drążek kierowniczy dwa. Dwa? A nie jednego nie założyliśmy czasami? Dobra, kupimy w razie czego to tam. Klocki hamulcowe. Na razie jeden. Dobra. Serwo hamulcowe. Jedno. Dobra. Dolne ramię wahacza. Jedno. Dobra. Wahacz górny. Dobra, jest. Chłodnica. Jest. Zbiornik płynu. Jest. Zbiornik ten. Oj, przepraszam. Ojej, uj. Zbiornik tak, tego właśnie. To trzeba kupić, dobra. Teraz filtr oleju. Dobra. Koło zębate, wałka, dobra. Jedno na razie, dobra. Ramię. Właśnie, tego 5 tylko, dobra. Pokrywa stopy, 8. Dobra. Dobra. Podpora łożyska 3. Dobra. No i słuchajcie, i myślę, że to by było wszystko na razie. Dobra, no i lecimy go, kurde, montować. Dobra. No i dobra, no to mamy teraz. Teraz tutaj by trzeba było. A, jeszcze. Czekajcie, to tutaj musimy. Dobra. Mamy. Montujemy, słuchajcie. Cyk. Pięknie wszystko, pięknie się będzie błyszczeć. Mamy 51 tysięcy, także jeszcze sporo. Może się zamkniemy tam do tych tam do 20 tysięcy. Mam nadzieję, że tylko po prostu wynik końcowy auta, bo żebyśmy zarobili chociaż na nim, nie? I to jest najważniejsze. Normalnie, elegancko, zobaczycie. Zobaczycie, co to będzie. Dobra. Kurde, aż się chce tak składać takie auto. Tak z ciekawości, jak to w ogóle się będzie prowadzić. I do tych, kurcze, tam... Do tych, po złomowiskach to tylko warto jeździć po samochody, wiecie? No tak to ten... Aha, no miski olejowej nie mamy. Nie mamy, na bank nie mamy. Dobra. To będziemy musieli zamówić, czyli dodamy do listy sobie już. To jest tak, co tutaj? Filtr oleju. Możemy zamontować. Dobra. Teraz to tak, tutaj koło zębate mamy. To zamówiliśmy sobie, dobra, ostatnio. Łańcuch rozrządu chyba nie mamy. Tak. To musimy zamówić. No i teraz tak. Teraz tutaj pompa. No, to taka już, kurde, stuningowana. Dobra. Tu mamy też jeszcze ramię. Dobra, tu doszło nam alternator, chyba alternatora to chyba tak, chyba właśnie nie było, dobra, to domówimy, do listy dodamy. Teraz tak, tutaj jeszcze filtr paliwa, a filtr paliwa też nie wzięliśmy? Dziwne, dziwne, dobra, tutaj jeszcze mamy, tutaj mamy docisk sprzęgła, uuu, docisk sprzęgła nie kupiliśmy? Dobra. Okej, może możliwe, 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 możliwe. Dobra, to teraz tutaj jeszcze kolektor. Ach, kurde, zobaczcie, jak się to wszystko będzie lśniło, błyszczało jak psu. Nie powiem co. Kurde, elegancko. Kurde, no. Teraz tutaj, o, gaźnik, okej. Kolejne. Kolejne nam przychodzą rzeczy, których nie mamy. Aha, no i tych popychaczy. A jakiś popychacz mamy? Nie, nie mamy. Ile jest popychaczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli popychaczów, popychaczy 8, 16. Raz, no tak, tutaj z tej strony też 16 popychaczy. Dobra, no to sobie zaraz to teraz wszystko, słuchajcie, domówimy. Weźmiemy sobie sklep najpierw tuningowy. Miska olejowa, to nie ma miski. Alternator oczywiście. Pyk. Filtr paliwa też jest. Kurde, ale moc mu. Naprawdę. Docisk sprzęgła? Nie mieliśmy? Nie wiem, rozdzielacz. O kurde. Rozdzielacz. Gaźnik. Kurde. Zobaczcie.
Ba, popychacze było 8,16 chyba. Hej, kurde, mogłem ten. Czekajcie. Mogłem od razu ten usuwać. Dobra. Miska olejowa. Łańcuch rozrządu. Popychacz zaworów. 16, nie? Dobra. Kup. No i dobra. Więc mogę to wyczyścić. Listę. No i znowu, słuchajcie. Ład teraz. Znowu. Tak. Montować. Fajna sprawa. Fajna sprawa. Naprawdę podoba mi się. Dobra, najpierw się zajmiemy, słuchajcie, tymi tutaj popychaczami. Nowiutkie wszystko, zobaczcie. Wszystko lśniące, nowiutkie. Co ja możemy wziąć? Czekajcie, bo ja chyba nie mam. Wiecie co? Nie mam. Jak mam tutaj. Tutaj. Może bym z magazynu wszystko wziął. Czekajcie, tutaj. Może się okazać, że niektóre rzeczy mogą pasować, nie? O, na przykład zaciski hamulca bym wziął. Akumulator bym wziął. Wentylator też bym wziął. To też bym wziął. Tarcza sprzęgła. Nie wiem. Obejma resora? Chyba to już tam. Dobra, wezmę to. Katalizatory, kolektor wydechowy. To nie z tego auta. Przepustnica. Chyba to już nie z tego auta. To już nie. Alternator. Ale alternator to już kupimy taki, wiecie. Z pierwszej półki. Dobra, zamknę to. Dobra, montujemy dalej. Tutaj teraz, tak. Świec, a nie tutaj, tu masz tylko te. Dobra, dźwignię zaworów jeszcze. Tutaj gaźnik od razu możemy. Chociaż czekajcie, bo teraz będzie chyba lepiej wyglądało to. Dobra, zobaczymy tutaj tak. Docisk sprzęgła możemy. Kurde, zobaczcie, jak to się pięknie wszystko błyszczy i świeci. Dobra. O, łożysko dociskowe 85. Czy ja mogę coś z tym łożyskiem dociskowym? Chyba nie bardzo. Czekajcie, tutaj. Nie. To musimy kupić łożysko dociskowe. Bo nie chcę takie, ja chcę nowiuśkie wszystko. Dodaj do listy. Filtr paliwa możemy założyć. Teraz tak, tutaj. Rozdzielacz zapłonu też. Kurde, tutaj nie zamówi. Palec rozdzielacza jeszcze trzeba ten zamontować. Tutaj mamy tak. Kurde, jak to zapali. Już to czuję. Jaki to wyda dźwięki. No, żeby jeszcze w tej grze były faktycznie te prawdziwe takie dźwięki, nie? Tej obudowy tutaj chyba też nie mam. Brakuje wszystko. Dobra. Zamówimy. Alternator możemy tutaj zamontować. Dobra. To jest tak. Kolektor wydechowy. Bach. Pięknie. Z drugiej strony też by trzeba było. Aha, czekajcie, tutaj jeszcze nie. Nie, no tutaj zamówiłem. A czemu tak? Popychasz zaworów? A czemu ja tutaj nie zamontowałem te dwa popychacze? No właśnie. No właśnie. Dobra. To byłoby tak z tej. Tutaj jeszcze musimy pasek.
Łańcuch raczej, no, nie jako pasek. Dobra, i możemy kolejną osłonę rozrządu. Tu jeszcze kolektor wydechowy. Dobra. No i teraz zamówić dźwignię zaworów. Raz. To dźwigni zaworów to w ogóle chyba nie mamy. No, nie mamy. Jest ich 2, 4, 6, też 8. Dobra. 8. No i świece jeszcze. A świece mamy jakieś zapłonowe? Nie mamy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekajcie, czekajcie. Weźmy to, obróć. Cztery. Cztery. No też cztery, osiem świec, dobra. Najpierw pojedziemy sobie tutaj. Świece. Są. 8. Dobra. To od razu możemy wykreślić. Dźwignię zaworów, nie. Dźwignię zaworów ile? 16. Osłona rozrządu. Też to nie. Obudowa filtra, nie. Palec, o to tak. Łożysko, nie. Dobra, to to możemy. Teraz tak, to bierzemy. Osłony rozrządu i dźwignia zaworu 16. Dobra, mamy. No i montujemy, słuchajcie, no. Świecę od razu. A, tak. Cyk. 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 Ale się błyszczy to wszystko normalnie, świeci pięknie. Kurde, będzie auto, będzie auto. Aż będzie mi, kurczę, żal się pozbywać, sprzedać. Zobaczymy, kurde. Już idealne. Zobaczcie, jak to, no zobaczcie, no to tak to. No widzicie, no ładne, nie? Zobaczcie, kurde. Bajera. Dobra, pozakładamy sobie to, co już możemy. O, tu kolejne nam części. Czy ja mam wyłączone? Czekajcie, muszę sprawdzić. No właśnie. Dobra. Tak, sobie z dźwigni zaworów pozakładamy. Czekajcie, to najpierw pompa wody. Pompa wody też nie mamy tego, dobra. Do kolejne koło pasowe też nam tutaj. Tak się to mieni, błyszczy, że po prostu ciężko. Wiecie. Śrubkę ucelować. Zaraz od razu pokrywę, bo też nie mamy. Nie. Od razu zamówimy. Teraz tutaj. Kurde. Może, kurde, dla czerwono go przewalał. Nie, to musi być albo biały, albo czarny, nie? Chociaż czarny, kurde. No taki czarny to taki mafiozo, ale biały. Kurde, żeby był taki, kurde, no elegancki. Zobaczymy jeszcze. Dobra. Tutaj też pokrywę. Zamówimy sobie. Tu możemy. Tak, tu możemy założyć. Cyk. Dobra, teraz tutaj jeszcze obudowę filtra, cyk, sam filtr też trzeba domówić, tu jeszcze coś jest, tak, palec rozdzielacza, no właśnie, no to
Dobra, i tylko półkę. Okej. Okay. Domówimy. Dobra, no to lecimy. Najpierw oczywiście tu sklep tuningowy. Pompa wody. Nie ma. Koło pasowe. Nie ma. Pokrywa. Nie ma. Pokrywa. Nie ma. Filtr powietrza na pewno był. I kopułka też jest. Dobra. To mogę teraz od razu to wywalić. Przejdziemy sobie tutaj. I teraz tak. Pokrywa głowicy. Poproszę. Druga. Poproszę. Koło pasowe. Poproszę. Pompa. Poproszę. Dobra. Pokrywa. Bach. No kto by nie chciał takiego teraz auta? Zobaczycie. Filtr. Bach. Jeszcze teraz to trzeba byłoby zamówić. Dobra. Pompa wody. Proszę bardzo. Dobra. Koło pasowe. Proszę bardzo. Dobra. Teraz jeszcze tutaj rolkę pompy. Chyba wszystko tak to stąd już pozamawiane. Czekajcie. Tablet. Tuning. Nie ma. Też nie ma. Ja tak, wiecie, nie znam się za bardzo, co można stuningować, nie? Dobra, już takich części pojedynczych będzie więcej chyba. Dobrze, nie trzeba czekać teraz na części. Ja tak, kurde, widzicie, tutaj widzicie pojedyncze takie części. O, kopułkę jeszcze tutaj sobie zamontujemy. Kable jeszcze, o, przewody, pokrywę. Od razu też zamontujemy. No i tutaj już by było wszystko. Nie? No właśnie. Tak, tu z kable są, dobra. Tak. Dawaj tablet. Tutaj może będą ten. Kable. Jeszcze pasek, nie, ale przewody na bank. No właśnie, 118, matko drogie. No ale co, to nie stać nas, słuchajcie. Dobra, zamontujemy pasek, bach, i teraz kolejny pasek zamówić i kable tutaj mamy zamontować, cyk, no i tutaj by było, kurde, wszystko, tylko ten pasek, zobaczymy co dalej jeszcze. Dobra, cyk, chyba z paskiem tuningować, no nie ma, nie da rady, no właśnie. Za bardzo byśmy chcieli. Dobra. No i ten, a wentylator typu B. A mam jakiś inny wentylator. No to też weźmiemy. No to chyba tuningowa wentylatory? Nie. Dobra. No musimy wziąć ten. Ale kurde, łopaty, nie? Jak śruba normalnie okrętowa. Żartuję, ale no. No i elegancko. No i kurde, czy mamy cały silniczek byśmy mieli? Już więcej chyba nic nie pasuje, nie brakuje raczej. Dobra, zobacz, tylko wezmę tak to. Dobra, teraz tak. Demontaż, obróć silnik, nie, obróć, nie, to nie tak, to nie tu, trzeba, muszę tutaj chyba, teraz tutaj, no właśnie, nie tak tu, czekajcie, czekajcie, montaż, nie, czekajcie, muszę tak, stojak, zdejmij silnik ze stojaka, dobra. I go zaraz wmontujemy do auta, słuchajcie. Tylko ciekawe, gdzie ja to niosę, nie? W kieszeni? Teraz najpierw stojak. Do pierwszego. Zamontuj. Tak.
100% jest. Dobra. Zobaczcie. Kurde, no. Kurde. Ale maszyna. Maszyna, słuchajcie. Dobra. Dawaj go w górę. Ja nie wiem, czy tam coś jeszcze... Nie pozamawialiśmy więcej części tutaj. No właśnie, amortyzator. To cały żeśmy załóż, dobra. Dobra. Co tutaj brakuje? Tutaj bęben hamulcowy. Dobra. Aha, no i tutaj opona. Ale opony to, bo my, czekajcie, bo my mamy brakujące, dobra. Opony to musimy sobie jeszcze... A zbiornik paliwa? Mamy, dobra. To jeszcze filtr. Filtr paliwa mi się przydał, czekajcie. Bo to... No i tulejki. Małe tulejki. To ze 4. Chyba. To też mała tuleja, dobra. To jest jeszcze ten, pompa paliwa. Też nie ma. To też domówimy. Dobra. Resor. Dobra. Dobra. To... Czekajcie, a my możemy? Jeszcze nie za bardzo. Chciałem rurę wdechową, ale nie wiem dlaczego. Tłumik chyba trzeba zamontować. Piastę nie ma. Dobra, to zamówimy piastę. Tłumik końcowy. O, ho, 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 hu, 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 kurde, jaka rura. Ludzie, kochani. Czekajcie, jak to wygląda. O, kurde, no zobaczcie. Dwie armaty. Dwie armaty. Dobra. Co tu jeszcze możemy sobie tak zamontować? No te tuleje to musimy... zamówić, ale tutaj jeszcze możemy chyba tunik środkowy. No właśnie, kolejną stuningowane rzeczy. Kurde, normalnie cud malina. Zobaczcie, a rura też, jedna, druga. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Kurde. Skrzynia biegów. Skrzynia biegów jest jakim ten? Nie ma, to dobra, to musimy zamówić skrzynię biegów. Teraz tak, tutaj tulejki możemy powkładać, gdzie będzie, gdzie da radę, nie? Po prostu. Tak jest. Dobra. Elegancko, słuchajcie, tam koła tylko do tej jeszcze brakuje, ale dobra, spoko. Tutaj rurę będę radę? Nie ma. Czyli tą musimy zamówić, końcówkę. To pewnie tą tutaj też. Końcówkę, dobra. A tutaj jak to z tym jest? Tu już mamy wszystko, dobra. Dobra. Amort... Czekajcie, jeszcze tu wahacz. Kurde, no podoba mi się normalnie ta budowa tego auta. Od podstaw. To już nasze cudo będzie, nie? Cudo techniki, słuchajcie. Drążek. Tak jest. Tak samo tam drążek. Tak jest. A ten też zamówiliśmy? Już nie pamiętam. Albo zamówiliśmy, albo po prostu udało się nam zrobić. Tutaj nie ma, czyli tak. Dwa końcówki, dwie. Łącznik, stabilizator też nie. To też dwie końcówki. Dobra, to jest amortyzator dwuwahaczowy też nie ma, czyli też dwa. Jak ciekawe, czy to się da zamówić, tak wiecie. A serwo mamy? Aha, to już ten, od, dobra, od silnika. Dobra, to co będziemy zamawiać? Tablet. Tu chyba z tuningów to... To tak, to na pewno nie. O, pompa jest, paliwa. Proszę bardzo. Piasta to na pewno nie. Skrzynia biegów, nie, na szczęście nie. Dwie rury. Dobra.
Końcówka drążka to też nie. Łącznik sobie to też nie. Amortyzator też nie. Dobra. No i to mamy tu 4. 4. Piaste. Skrzynia biegów. Końcówka. 2. Łącznik stabilizatora 2. Amortyzator 2. No i dobra. No i dobra. Tutaj możemy się tym zająć, piastą. Czy ja mam... Aha, tu właśnie wyczyścimy sobie od razu, nie? Wiadomo. Tu też nie mamy, dobra. Czyli to na pewno zaliczamy, ale to mamy. Cylinder to nam, wiem, pamiętam, że była możliwość naprawy. No i też ten. Dobra. Tutaj musimy zamówić tylko tu. Te tulejki możemy tutaj małe. Ok, tu od razu możemy tę pompę paliwa tuningowaną, słuchajcie. Dobra, teraz tam tulejkę. Elegancko. Podoba mi się to. Naprawdę mi się podoba. Montaż takiego auta od, wiecie, no sam dla siebie, nie? Na razie nie przyjmujemy żadnych zleceń. Nie wiem na jak długo. Póki nam się pieniądze nie wyczerpią. Teraz ciekawe, ile auto kosztuje. Zaraz sprawdzimy sobie, słuchajcie. Jak weźmiemy, pomontujemy te części, których nam tutaj jeszcze... które jeszcze możemy, nie? Dobra, wyjdziemy sobie tutaj teraz. Plus, teraz tak, rurki. Połączymy teraz silnik, słuchajcie, z wydechem. Pięknie. Kurde. Malina, cud malina. Dobra, teraz jeszcze wał chyba, tak, wał trzeba będzie też zamówić. Akumulator to my mamy. To możemy wstawić akumulator już elegancko sobie. O, od spodu, nie? To też jajka. Dobra. Teraz to tutaj jeszcze wahacz. A, nie mamy. Czyli musimy tuleje gumowe. Tuleje gumowe. Raz, dwa na bank. Końcówka drążka. Możemy spokojnie. Dobra. Teraz osłona. Chyba tego nie mamy. Musimy tutaj za ten. A tu? Też nie mamy. A nie. What? A, to tylko jeden. Dobra. Czyli jeszcze... Tuleję jeszcze jedną chyba. Trzeba będzie domówić. To zobaczymy. Dobra. Wał napędowy. A nie, to musimy zamówić. Tak. Dobra. Wahacz. Nie mamy, dobra. Czyli czekajcie, muszę zrobić tak. A nie możemy sobie wybrać tutaj. Nie, dobra. 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 Coś tam mamy. Czekajcie, co jeszcze mamy tutaj? Aha, amortyzator. Możemy to jeszcze po. Ale dobra, nie, w sumie to dobra. Skończymy na dziś. No zobaczcie. Już całkiem nieźle wygląda. No, tutaj te drzwi to trzeba przemalować wszystko. Ale chyba na biało, kurczę, taki biały odwalimy. Piękny będzie biały kolor. I właśnie, chciałbym zobaczyć, jak to teraz by wyglądało. Rama 100 części, dobra, na razie tak, jak, no tak, tako, jako, tako. Silnik to pewnie na pewno już tam... No powinien... O, no zobaczcie, jak to ładnie wygląda. A, tutaj można byłoby pozahaczać. Kurde, no, jeszcze sporo tutaj brakuje. Ale już niebawem. A ile teraz takie auto? Zysk 28 tysięcy. A ciekawe, a to 28 tysięcy zysk. Bo cena zakupu, wartość części tuningowych, wartość nadwozia, wartość części. Wydaliśmy tyle. Czekajcie. Bo teraz jakbym to dodał, 45 tysięcy i 28, no to by było 73 tysiące. No to dużo więcej niż
niż ten. Mieliśmy ile? 60? Nie, nie, 70 mieliśmy chyba. Nie. Kurde, no właśnie, nie. No właśnie. Ale dobra, zysk, 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 zysk. Ale dziwny ten zysk, no bo jak wartości części tuningowych, wartość nadwozia. Cena zakupu? No kupiliśmy za takiego. Dziwne. Nie rozumiem tego tutaj, bo to jest, jakbyśmy go sprzedali teraz, nie? To zyskalibyśmy 28 tysięcy, bo to jest różnica to z tym. To jest to. Tak. Ale nie rozumiem tutaj, bo jeżeli... No nie wiem, to może to dało wartość to, nie? Że tam 15... Na pewno nie, bo to 30 tu jest tylko. 30... No, 33 tysiące. Aha, może i tak, 34. Czyli to plus to, to jest wartość sprzedaży. Nie wiem, dobra. W każdym razie pokazuje, że tu 28 tysięcy byśmy zarobili na tym. Zobaczymy, nie? Na pewno auta teraz nie będziemy jeszcze sprzedawać. Mam nadzieję, że dużo więcej zyskamy na aucie. 28 945. Zobaczymy. Ale już o tym się przekonamy w kolejnym odcinku. No miejmy nadzieję, że już może się uda nam przejechać w kolejnym odcinku tym autem. Także no zachęcam do oglądania, słuchajcie. A najlepiej, żeby nie przegapić odcinek, najlepiej, słuchajcie, subskrybować, dawać link, łapkę w górę, no i komentarzyki też by się przydały, słuchajcie. Co o tym sądzicie? Czy wam się auto podoba? Jak myślicie, ile będzie łączny koszt takiego auta w sprzedaży? I ile zarobimy? No, takie ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobra, trzymajcie się cieplutko, do następnego. Cześć!